Cześć, tu MacGuffin. Ponieważ pięknym ludziom żyje się łatwiej, rząd postanawia wprowadzić podatek od urody. Im ktoś jest piękniejszy, tym więcej płaci. Dzisiaj pokażę wam japoński krótkometrażowy film zatytułowany The Beauty Tax. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Film rozpoczyna się w japońskim biurze, gdzie kierownik krzyczy na wszystkich za to, że nie są wystarczająco dobrzy w swojej pracy. Jednak gdy piękna kobieta Aiko popełnia błąd, on odpuszcza jej i nawet przeprasza za bycie niegrzecznym. Współpracownicy Aiko nie przepadają za nią, ponieważ niezależnie od tego, jak ciężko pracują, kierownik faworyzuje tylko Aiko. Nie tylko w pracy, ale gdziekolwiek idą. Ludzie przywiązują uwagę do jej. Na ranczu tylko ona otrzymuje gratisowy pudding. Wracając z pracy, sprzedawca daje jej dwa darmowe produkty, podczas gdy inni dostają jeden produkt na dwie osoby. Jako to normalny dzień, bo jest przyzwyczajona do specjalnego traktowania. Gdzie indziej na konferencji prasowej premier ogłasza, że sytuacja finansowa kraju jest skomplikowana. Dlatego też rząd postanowił wprowadzić nową ustawę, zgodnie z którą atrakcyjne kobiety kraju będą musiały płacić podatek od urody. Protestujący w audytorium twierdzą, że to współczesna dyskryminacja kobiet, ale premier odpowiada, że piękne kobiety otrzymują wiele przywilejów finansowych, co nie jest uczciwe wobec brzydkich ludzi. Ogłasza, że ustawa niedługo zostanie wprowadzona w życie, a ci, którzy próbują uniknąć podatku od urody, zostaną ukarani. Kilka dni później Aiko zostaje podejrzana przez mężczyznę, który oferuje jej pracę jako modelka w salonie urody. Jej zazdrośni koledzy odchodzą. Gdy Aiko podąża za nimi, kamera przesuwa się w kierunku nagłówka gazetowego, który mówi, że wprowadzono podatek od urody. Trójka jedzie na lunch. Tego dnia współpracownicy Aiko płacą 1000 jenów za jedzenie. Jednak Aiko zostaje poproszona o stanięcie przed skanerem. Urządzenie ma skanować kobiety i mierzyć, ile procent podatku powinni płacić, zgodnie z ich urodą. Aiko pozuje do maszyny, a wyniki mówią, że jest drugim poziomem piękna, więc powinna płacić 20% podatku od urody. Całkowita suma wynosi 1200 jenów, które niestety płaci niechętnie. Restauracja, której wcześniej dostarczała jej darmowe desery, teraz każe jej płacić więcej, tylko dlatego, że jest piękna. Później, kupując butelkę wody, Aiko ponownie musi zapłacić więcej niż normalna osoba. Podobnie wszystkie ładne dziewczyny w kraju, zgodnie z poziomem swojej atrakcyjności, muszą płacić pewną kwotę podatku. Reporterzy rozmawiają z przeciętnymi ludźmi na temat ich myśli, na temat wprowadzenia podatku i wydają się być dość zadowoleni. Jeden mężczyzna twierdzi, że wyda dużo pieniędzy na ładne dziewczyny, więc jest to sprawiedliwe, że muszą płacić więcej podatków niż on. Inna niezbyt piękna dziewczyna stwierdza, że piękne dziewczyny były zbyt rozpieszczane, więc jest to odpowiednie, że muszą płacić więcej. Przed wprowadzeniem ustawy wielu ludzi uważało to za dyskryminację wobec kobiet, ale po jej wprowadzeniu ludzie zmienili zdanie. Teraz większość krajów jest za podatkiem od urody. Następnego dnia Aiko otrzymuje swoją wypłatę i podekscytowana ją otwiera, tylko po to, aby się rozczarować. Kwota na czeku jest znacznie niższa niż jej rzeczywista pensja. Idzie do kierownika z tą uwagą i dowiaduje się, że podatek od urody również dotyczy jej pensji, co oznacza, że otrzyma 20% mniej niż wcześniej. Kierownik spokojnie wyjaśnia, że to nie jego wina, ale rządu. Aby pocieszyć Aiko, proponuje posiłki, miejscu, w którym on tylko może jeść. Rozgniewana dyskryminacją Aiko i inne piękne kobiety, miasta trzymają transparenty i protestują przed urzędem do spraw egzekucji podatku. Mężczyzna tam prosi je, aby odejść, ponieważ decyzja została już podjęta. Jest ostateczna. Aiko ripostuje, że to najgorsza forma dyskryminacji, ale mężczyzna odpowiada, że miałem przywilej piękności. Prosi Aiko, aby się nad tym zastanowiła i odrzuca sprawę. Kiedy Aiko zaczyna o tym myśleć, powoli zdaje sobie sprawę, że miała przywilej piękności przez całe życie. Przypomina sobie, że gdy była mała, kiedyś potłukła dolniczkę. Dorośli zawsze denerwowali się na dzieci za to samo, ale ich reakcja była inna w jej przypadku. Na uczelni jej przyjaciele nigdy nie pozwali jej płacić za posiłki, gdy wychodzili, tylko ze względu na jej urodę. I nawet teraz w pracy jej szef przebacza jej wszystkie błędy, podczas gdy inni się denerwują, robiąc to samo. Współczesny urzędnik stwierdza, że piękne dziewczyny jak ona zawsze miały korzyści społeczne i ekonomiczne, które są niesprawiedliwe wobec innych. Dlatego podatek od urody to rozsądna ustawa, która zapewnia sprawiedliwość. Aby pocieszyć Aiko, dodaje, że jej piękno zostało znane w całym kraju według norm ustanowionych przez rząd. Patrząc na sytuację z innej perspektywy, Aiko zaczyna czuć się lepiej w związku z 20% podatkiem. Narracja zmienia się, gdy dziewczyny, które płacą wyższe podatki, zaczynają być postrzegane jako lepsze osoby w społeczeństwie. Aiko nawet idzie do programu telewizyjnego w rzeczywistości i wyraża swoje szczęście, że jest jedną z nielicznych osób, które płacą 20% podatek od urody. Dziewczyny twierdzą, że są często zapraszane do restauracji i barów, gdy faceci dowiadują się, że płacą podatek od urody. Nad pracy Aiko jej popularność rośnie i zaczyna być znana jako dziewczyna,
dziewczyna, która płaci 20% podatek od urody. W przeciwności do swojego wcześniejszego zachowania w kontaktach z kasjerami w restauracjach teraz Aiko z radością płaci więcej pieniędzy za bycie piękną. Jej szef dzwoni po nią, gdy ma ważne spotkanie biznesowe, a jego partner biznesowy podpisuje dokumenty bez wahania po zobaczeniu pięknego oblicza Aiko. Przy zakupach stara się podkreślać, że płaci 20% podatek tym, którzy płacą tylko 5%. Gdy Aiko otrzymuje swoją wypłatę, zamiast się złościć, czuje się zaszczycona i uważa to za los pięknej kobiety. Kwitnie bardziej niż kiedykolwiek, a że w biurze pojawia się Reiko Tajima. Reiko płaci 25% podatek od urody, co na mocy prawa czyni ją piękniejszą od Aiko. Jej koleżanki zaczynają podążać za Reiko, twierdząc, że jest piękniejsza niż jakakolwiek gwiazda, jaką widziały. Aiko czuje się zazdrosna, widząc jak wszyscy mężczyźni spoglądają na nią, ponieważ jest przyzwyczajona do bycia w centrum uwagi. Przyrzeka, że będzie piękniejsza od Reiko w ciągu kilku dni. Zaczyna intensywnie ćwiczyć, dzień i noc, licząc na utratę wagi. Codziennie chodzi też do spa i korzysta z kilku drogich zabiegów kosmetycznych. Po wielu trudach idzie do restauracji i skanuje się, żeby dowiedzieć się, że teraz musi płacić 30% podatku. Aiko skacze z radości, że w końcu stała się piękniejsza od Reiko, a gdy spogląda na swoje saldo bankowe, jej radość znika, widząc tylko 2 jeny. Jej dzień staje się jeszcze gorszy, gdy dowiaduje się o operacji plastycznej Reiko. Najpierw wierzy, że Reiko mogła poddać się operacji plastycznej, żeby być piękniejszą, ale jest szokowana, gdy spojrzała na jej twarz. Znużona płaceniem więcej za wszystko, Reiko poddała się operacji, bo była zbyt kosztowna do otrzymania. Kiedy Aiko myśli, że jej dzień nie może być gorszy, zostaje wezwana przez swojego szefa, który informuje ją, że została zwolniona. Okazało się, że firma musiała płacić więcej podatków za każdego pięknego pracownika i aby ograniczyć zbędne wydatki, zdecydowali się zwolnić wszystkie piękne kobiety. Wkrótce narracja wokół podatku od urody znów się zmienia. Produkty urodowe, które sprawią, że kobiety wydają się brzydsze, zaczyna się wyprzedawać. Ludzie, którzy byli dumni z płacenia więcej ze względu na swoją urodę, zaczynają udawać, że są brzydcy, żeby utrzymać pracę. Co więcej, mężczyźni zaczynają unikać pięknych kobiet, bo ich koszty życia są zbyt wysokie. Pewnego dnia Aiko jest w barze zasmucona swoim życiem. Pewien mężczyzna podchodzi do niej i oferuje pomoc w obniżeniu jej podatków. Zanim mogą kontynuować rozmowę, Aiko dostaje telefon od prawnika rodziny. Okazuje się, że jej zmarła matka zostawia jej sporo majątku, który dziedziczyła po swoim wuju. Jednak podatek od urody również dotyczy dziedziczenia, ponieważ matka Aiko była również bardzo piękna. Spadek wynosi ujemny 1 000 000 jenów, co oznacza, że jeśli Aiko chce go otrzymać, musi zapłacić rządowi i nie otrzyma niczego. Wieczorem Aiko wraca do baru i spotyka tego samego faceta. Przedstawia się jako Nonomura. Aiko i Nonomura zbliżają się do siebie podczas rozmowy. Sugeruje on, żeby zrobiła się brzydsza, żeby uniknąć podatków i wręcza jej sztuczne grube brwi. Aiko jest trochę sceptyczna, bo unikanie płacenia podatków może skończyć się więzieniem, ale Nonomura zapewnia ją, że wie dziewcząt, robi to samo. Następnego dnia Aiko rysuje grube rzęsy i biegi na swojej twarzy. Krywa też swoje piękne włosy peruką i dodaje ogromny pieprzyk na nosie. Urzędnik podatkowy jest zaskoczony, widząc ją, gdy wchodzi. Twierdzi, że jest zestresowana ze względu na śmierć matki i przytyła. Urządzenie skanuje ją, a maszyna uznaje ją za brzydką. Wreszcie usuwa Aiko z listy pięknych kobiet, co oznacza, że nie będzie musiała płacić podatku od spadku, myśląc, że wszystkie jej problemy zostały rozwiązane. Wychodzi na zewnątrz i dzwoni do Nonomury. On gratuluje i zaprasza na spotkanie z jego rodzicami w ładnej sukni. Aiko rozumie, że mężczyzna jest zainteresowany nią i uśmiecha się do siebie. Cieszy ją, że nawet w tak trudnym czasie ktoś potrzebuje jej urody. W dniu, w którym mają się spotkać, Aiko podekscytowana robi sobie makijaż. Jednak jej plany idą na marne, gdy dwaj policjanci pukają do jej drzwi i aresztują ją za prób zrobienia się brzydką, żeby uniknąć płacenia podatków. Informują ją również, że Nonomura to notoryczny oszust matrymonialny, który pragnie dziedzictwa pięknych kobiet. Okazuje się, że nigdy nie interesował się jej urodą i próbował tylko zdobyć jej spadek. Aiko zostaje skazana na 2 lata więzienia. Jest przygnębiona i sama. Jej życie obróciło się w koszmar. Jej jedynym przyjacielem w więzieniu jest współwięźniarka, która też trafiła tam za próbę bycia brzydką i uniknięcia podatków. Rozmawiając z Aiko, żałuje, że nie urodziła się brzydka. Gdyby tylko jej nos był o 1 cm krótszy, jej życie mogłoby potoczyć się inaczej. A jej współwięźniarka radzi jej, żeby nigdy nie odwracała się od rzeczywistości. Twierdzi, że są obie nieszczęśliwe, teraz z powodu swoich nudnych serc, a nie ze względu na swoją urodę. Jej zdaniem był zbyt skoncentrowany na posiadaniu pięknego wyglądu, żeby zapomniał dbać o swoje serce. Słowa przyjaciółki inspirują Aiko. Przyrzeka, że gdy wyjdzie, będzie pracować nad upiększaniem swojego serca. Przeskok od
lata później, Aiko wreszcie wychodzi z więzienia. Jest zdeterminowana, aby teraz pracować nad swoim sercem. Widzi dziecko począce, które chce rodów i uprzejmie mówi, że kupi jej. Jednak właściciel sklepu oddaje jej nadpłatę, mówiąc, że nie jest wystarczająco piękna, żeby płacić podatek od urody. Ponadto niektóre dzieci zza jej pleców nazywają ją brzydką. Usłyszawszy to, upiększanie serca znika z myśli Aiko. Obraża się, twierdząc, że wciąż jest bardzo piękna, ale okazuje się, że w ciągu ostatnich 2 lat standard piękna zmienił się całkowicie, ponieważ mężczyźni faworyzowali brzydkie kobiety ze względu na podatek od urody. Stały się teraz bardziej popularne i teraz uważane są za piękniejsze niż tradycyjne, piękne kobiety. Zdziwiona nowym światem, Aiko podaje dziecku lody, jednak dziecko odmawia ich przyjęcia ze względu na brzydotę Aiko. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.